Nie mów o zakonie swoim. Dzień dobry. Przez dłuższy czas mnie nie było, ale też moje samopoczucie w międzyczasie, a jestem od 31 października w domu, nie było w tym czasie najlepsze. Jestem bardzo osłabiony. W tej chwili ledwo chodzę. Niestety mój powrót do szpitala z różnych powodów jest niemożliwy. Zaprzestanie chemioterapii spowodowało, tak przypuszczam, nawrót choroby. Mam mocno opuchnięte nogi. Różne problemy typu z apetytem i różnymi takimi innymi sprawami. No, czekam cały czas za informacją, co dalej. Niestety na oddziale w szpitalu stwierdzono koronawirusa. No i tak się trochę tam to wszystko ciągnie i nie do końca jest po naszej myśli. Mam wizytę umówioną u pana profesora w Gliwicach na 2 grudnia. Tylko nie wiem, czy w międzyczasie znowu nie trafię do szpitala w Poznaniu i takie mam rozdwojenie tutaj, że nie wiadomo, co tu robić. A wracając tutaj do zbiórki, chciałbym bardzo wszystkim podziękować za każdą złotówkę. Wiem, że uzbierała się tego astronomiczna kwota. Dochodzimy do miliona. Jestem bardzo wdzięczny za to. Cały czas się zastanawiam, skąd tyle pieniędzy i tylu dobrych ludzi, którzy chcą pomóc. Docierają do mnie również bardzo pozytywne wiadomości typu SMS-y, czy jakieś wiadomości do żony na Facebooku, za które bardzo dziękuję. Słowa otuchy. I to w zasadzie wszystko. No, co mogę prosić? No, nieśmiało mogę prosić o więcej tych pieniędzy, ale to, co otrzymałem tutaj, to, co już jest na koncie, to jest kosmiczne pieniądze dla mnie, za które jestem bardzo wdzięczny. No, dziękuję bardzo wszystkim. Pozdrawiam. Do widzenia.